Jaworscy policjanci zatrzymali do rutynowej kontroli osobowe Audi w aucie brakowało światła stop. Jak się okazało, kierujący nie tylko nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami, ale także posiadał w kieszeni swoich spodni marihuanę. Mężczyzna został zatrzymany. Następnie kryminalni ustalili, że narkotyki w swoim domu może mieć również mieszkanie z Bolkowa. Udali się podskazany adres celem zweryfikowania tej informacji. Jak się okazało, w pokoju 39-latka kryminalni znaleźli białą skrystalizowaną substancję. Mężczyzna został zatrzymany, narkotyki zostały przebadane, okazało się, że była to metamfetamina. W sumie w ręce jaworskich kryminalnych wpadło kilka porcji tego narkotyku. Poza tym policjanci z Jawora znaleźli marihuanę w domu 30-latka. Wszyscy trzej mężczyźni staną przed sądem za posiadanie środków odurzających. Grozi im kara dwóch lat pozbawienia wolności.